Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP. Witam serdecznie, panie ministrze. Panie redaktorze, szanowni państwo, witam. Prezydent jest pisowcem? Tak przed chwilą mówił poseł Cezary Tomczyk. To nawiążemy do tej rozmowy w twicie wirtualnej Polski. Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Głową państwa. Czyli nie pisowcem. No, ale nie jest pisowcem, swoje... współpracuje ze wszystkimi siłami politycznymi. Logika polityki wskazuje, że najbliższa współpraca jest z tymi partiami, które tworzą koalicję rządową. No i przed chwilą poseł mówił, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy, a trzeba przypomnieć, że to najpierw prezydent Andrzej Duda dochodził do władzy, to Polska była w wyśmienitej kondycji gospodarczej, a dziś, no mówiąc wprost, popsuliście wszystko. Panie redaktorze, trudno zachować powagę na takie stwierdzenia. Wiemy, w jakiej sytuacji gospodarczej była Polska i ze zwycięstwa pana prezydenta też z tej sytuacji wynikało. Dziś sytuacja jest również trudna. Czy nie było doskonale w 2015? Absolutnie nie było. Było bardzo daleko od doskonałości, panie redaktorze. Dzisiaj sytuacja jest również trudna. Jest to splot różnych okoliczności. Na czele stał podstawową. Agresja Putina przeciwko wolnemu światu, agresja krwawa, gorąca, ta wojna na Ukrainie, agresja gospodarcza, czyli walka na ceny surowców energetycznych, która trwa dużo dawniej niż agresja ta militarna. To w tym zakresie się panowie zgadzają, że dziś sytuacja gospodarcza Polski jest wyjątkowo trudna. Jest bardzo trudna, powiedziałbym, i trzeba z tymi problemami walczyć. Pan prezydent, współpracując z rządem, w tym kierunku zmierza. No, ale sytuacja może być trudniejsza, jeżeli nie zobaczymy pieniędzy z Unii Europejskiej. A takie mamy głosy od ostatnich 24 Jeżeli oczywiście to na razie są sygnały nieoficjalne, które same w sobie też bardzo niepokoją. To jest jakaś dyskusja, która się toczy za pośrednictwem mediów, ale sytuacja jest bardzo, bardzo czytelna. Polska od 8 miesięcy wspiera Ukrainę, która walczy o prawdziwe wartości europejskie, która właściwie przypomina całej Europie, czym te wartości są. Wolność, suwerenność, demokracja, niepodległość. Razem z prawem do własnych błędów oczywiście. To są te wartości, za które Ukraińcy przelewają krew i oddają życie każdego dnia. Polska ich wspiera bronią obronną. Polska ich wspiera humanitarnie. I Polska w związku z tym zasługuje na wszelkie wsparcie, przede wszystkim finansowe. Ale to znaczy, że urzędnicy w Brukseli zapomnieli o tych wartościach? Szefowa Komisji Europejskiej zapomniała o tych wartościach? Powiem tak, pan redaktor zadał bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które musiałbym jeszcze rozważyć we własnym sercu, ale myślę, I liczę na równie ciekawą odpowiedź, nawet ciekawsze niż to pytanie. Ja nie będę odpowiadał, natomiast no, warte jest rozważenia właśnie. Takie pytanie też jest warte. No dobrze, panie ministrze, ale teraz zupełnie wprost i zupełnie na poważnie. Polska zobaczy pieniądze z Unii Europejskiej, czy nie zobaczy? Jakie to jest stanowisko prezydenta? Jakie jest przekonanie? Jeśli organy Unii, jeśli Komisja Europejska cenią sobie właśnie te wartości europejskie, cenią sobie przepisy prawa traktatowego obowiązujące w ramach Unii Europejskiej. Absolutnie Polska powinna te pieniądze zobaczyć. Również te pieniądze z KPO, które wcześniej obiecano i których dotyczyła wcześniej kompromis skonsumowany przez ustawę prezydencką, który to kompromis, jak wiadomo, nie został dotrzymany. No to tylko dodam, że nie mówimy już tylko o środkach z Krajowego Planu Odbudowy, ale też środkach z Funduszy Spójności dla Polski, czyli no, zdecydowanie większa pula. Ważniejsza pula, tak przynajmniej premier Mateusz Morawiecki mówił jeszcze niedawno. Oczywiście i trzeba sobie zadać pytanie, komu to wszystko służy, komu służyłoby, komu by służyło wstrzymanie tych środków? Czy Polska mogłaby w tej sytuacji tak aktywnie wspierać walczącą Ukrainę i być filarem bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i Unii Europejskiej? I jak prezydent zareagował na tę informację? Ja tylko podkreślę, że nie ma decyzji o zablokowaniu tych środków, no ale są tak, kolejne prezydent, wypowiedzi urzędników. Prezydent właśnie bierze udział w szczycie FAO w Rzymie. Oczywiście odniósł się do tego zupełnie na bieżąco i odniósł się do tego skrajnie negatywnie. Oczywiście przy tym zastrzeżeniu, że nic jeszcze nie jest przesądzonego, ale gdyby takie rozstrzygnięcia nastąpiły, to zdaniem pana prezydenta byłoby to absolutnie niedopuszczalne. Ale prezydent jest rozczarowany, jest zdenerwowany. No jednak był inicjatorem Oczywiście. Tego porozumienia z Komisją Europejską. Dobrych, być może pan prezydent jest zbyt wytrawnym, zbyt doświadczonym politykiem, żeby tutaj operować w kategoriach jakiegoś zdenerwowania. Natomiast rozczarowany na pewno jest i ciągle liczy na to, że ten kompromis zostanie dotrzymany. Polska poprzez ustawę pana prezydenta dotrzymała swojej części tego kompromisu, a kompromis z uporem maniaka, powtarzam, oznacza ustępstwa z obu stron.
Czyli jeżeli Polska dotrzymała warunków, no to znaczy, że Polska jest oszukana, zdaniem prezydenta. Oszukana, okłamana. Wprowadzona w błąd, wywiedzona na manowce. Można tutaj szukać wielu określeń, a wszystko wszystkie są prawdziwe. Wszystko się sprowadza do jednego. Coś obiecano i tego nie dotrzymano. A będą rozmowy na linii prezydent-przewodnicząca Komisji Europejskiej na przykład? Pan prezydent zapowiedział, że żadnych nowych działań legislacyjnych nie zamierza w tej działań legislacyjnych, a działań dyplomatycznych? To jest polityka i jak wiadomo jest jedna zasada w polityce, nigdy nie mów nigdy. Natomiast w tym momencie, po tych sygnałach, które płyną nieoficjalnie, no trudno jakiejś płaszczyzny do uczciwej i szczerej i życzliwej rozmowy szukać. Czyli na razie żadnych szans? Czekamy na rozstrzygnięcie Komisji Europejskiej. Miejmy nadzieję, że ktoś oficjalny za chwilę wyjdzie i oficjalnie to zdementuje. No, mówił o tym rzecznik prasowy Komisji Europejskiej, więc no, jednak nie taki pierwszy lepszy urzędnik, tylko jednak rzecznik prasowy tej instytucji. Ja nie rozumiem polityki, którą prowadzi Komisja Europejska. Nie jest to jej zadanie, po pierwsze, żeby w ten sposób przekazywać komunikaty bądź naciski dla państw członkowskich. A z drugiej strony pamiętajmy to, co się działo przed wyborami we Włoszech, kiedy to pani przewodnicząca też w sposób niedopuszczalny próbowała wywrzeć wpływ na wyniki tych wyborów ze skutkiem, myślę, że absolutnie odwrotnym od zamierzonego. Myślę, że gen sprzeciwu, przekory i niezależności w duszy polskiej jest jeszcze większy niż w duszy włoskiej i ci, którzy liczą na to, że PiS poniesie jakieś konsekwencje polityczne tych nacisków ze strony Unii, też się mogą gorzko. No już minister Waldemar Buda mówił o tym, że to pomoże zwyciężyć. Szczerze powiedziawszy, ja widziałem wiele kampanii, wiele batalii politycznych i myślę, że pan minister Buda ma w tym przypadku rację. Panie ministrze, ale doskonale pan wie, w jakiej sytuacji jesteśmy. Minister Konrad Szymański, minister do spraw Unii Europejskiej, no właśnie, zrezygnował z pracy. Zrezygnował z pracy, a pan prezydent powołał nowego ministra do spraw europejskich, pana Szymona Szynkowskiego-Welsenka. I to jest zupełnie nowe otwarcie? Nowa jakość? Jest to pewien sygnał, ja bym powiedział. Sygnał pewnej takiej kategoryczności, większego zdecydowania. Pan prezydent wypowiadał się bardzo pozytywnie o roli, którą pan minister Konrad Szymański odgrywał w relacjach z Unią Europejską i też wypowiadał się bardzo pozytywnie o doświadczeniu i umiejętnościach pana ministra, nowego ministra do spraw europejskich. Ale to jest sygnał do rozmów, czy to jest sygnał do końca rozmów? Bo może i z naszej strony tak. Po to się powołuje ministra do spraw europejskich, żeby ten minister kontaktował się z Unią Europejską. Żeby pracował, no na to liczę, że pan minister będzie ciężko pracował. I z tego, co zna ministra Szymona Szynkowskiego, absolutnie jest przygotowany do wszelkiego rodzaju kontaktów, ale też do twardego przedstawiania stanowiska. To panie ministrze, to gdybyśmy trochę zmienili na naszą rozmowę i porozmawiali o tym, a co jeżeli nie dostaniemy tych środków? No ja wiem, to są sygnały, decyzji nie ma i to będziemy podkreślać, decyzji nie ma, no, ale sygnały są dość jasne. Jeśli nie dostaniemy tych środków, to będzie bardzo zła decyzja Komisji Europejskiej, która wpłynie, myślę, bardzo negatywnie na kształt całej Unii i myślę też doprowadzi do refleksji różnych państw członkowskich. Zauważmy, że zmienia się rząd we Włoszech, to jest bardzo ważny, duży kraj Unii Europejskiej. Właśnie teraz trwa transformacja władzy w Szwecji, która też jest ważnym członkiem Unii Europejskiej. To wszystko kraje członkowskie będą widziały i myślę, że da im to mocno do myślenia i być może spowoduje zmianę ich optyki. Ale jest jakiś pomysł Polski na to? Na zmianę? No myślę, że Polska będzie energicznie działać w tym kierunku, w kierunku ulepszenia Unii Europejskiej, a wręcz w kierunku powrotu do tych wartości, która twórcom Unii Europejskiej przyświecała, czyli współpracy suwerennych państw narodowych, ścisłej gospodarczej, również politycznej współpracy. Panie ministrze, Donald Tusk mówi, że w zasadzie załatwi w jeden dzień pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Odblokuje te środki. Donald Tusk mówi bardzo różne rzeczy. Czekamy, co dzisiaj powie o 13:00. Zapowiedział, zdaje się, jakąś przełomową konferencję prasową. Nie wiem, na czym ten przełom miałby powiedzieć po raz 10 nazwaniem. No akurat nie w sprawie środków, tylko w sprawie afery podsłuchowej sprzed lat. Usłyszymy jakieś niestworzone historie o tym, jak to PiS dostał się do władzy z pomocą Władimira Putina. No to samo... Ja tylko powiem, że jest godzina 8:21, kiedy o tym porozmawiamy. Sprawdzimy o 13:00, czy minister Szrod dobrze przewidział, co się wydarzy. Chciałbym się mylić, bo
gdyby Donald już tak powiedział, to byłaby kolejna destrukcja debaty publicznej w naszej ojczyźnie, więc chciałbym się bardzo mylić w tej sprawie, ale nie mam wielu złudzeń. Ale już byli politycy, którzy mówili, że Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie podąża ścieżką rosyjską Władimira Putina. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości z bardzo istotnym udziałem pana prezydenta jest krajem, który relatywnie do własnych środków i możliwości najbardziej wspiera walczącą z Putinem, z bronią w ręku Ukrainę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, jego członkowie stracili wielu bliskich w katastrofie w Smoleńsku. I po pierwsze, jeśli ktoś twierdzi, że rząd PiS-u popiera politykę Putina w jawny czy ukryty sposób, to albo i daje wyraz jakiejś bardzo zasadniczej słabości intelektualnej. No, są tacy, którzy mówią, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest na rękę Rosji. Albo popełnia, do tego sprowadzają się albo daje wyraz bardzo istotnej słabości intelektualnej, albo popełnia, mówiąc wprost, podłość. Panie ministrze, zmienimy wątek. Prezydent Andrzej Duda nie zagalopował się, mówiąc o broni nuklearnej w naszym regionie, w Polsce? To była wypowiedź medialna. Mówiąc o udziale Polski w programie Nuclear Sharing, to wcale nie musi się sprowadzać do obecności broni nuklearnej w Polsce. Może się to mówiąc w największym skrócie, ma się sprowadzać do tego, że jakiś rodzaj pieczy nad bronią nuklearną należącą do Stanów Zjednoczonych miałoby sprawować polskie siły zbrojne. Natomiast z całą pewnością nie jest to żadna galopada. No jest to polityka pana prezydenta, głośne stwierdzenie. No, prezydent powiedział, temat jest otwarty. Tak, właśnie, bo prezydent chciał na nowo otworzyć ten temat i otworzył ten temat. Były różne oświadczenia, deklaracje Departamentu Stanu, która stwierdziła, że nie są takie plany rozważane w tym konkretnym momencie, podkreślam, na to rozwinięcie tej odpowiedzi. Departament Stanu podkreślił, że nie zamierzają rozmieszczać broni atomowej w krajach, które dołączyły do NATO po 1997 roku. Gdyż wskazuje na to umowa NATO tak z Federacją Rosyjską. Jest pytanie, teraz najważniejsze jest... Odłożyć na bok tę umowę? Ile jest warta ta umowa? Czy ona w ogóle tyle razy łamana przez Rosję ciągle obowiązuje? To wszystko jest do dyskusji. Pan prezydent wywołał temat, powróciliśmy do tej dyskusji, ona będzie trwała. Ale prezydent wywołał temat, bo on już gdzieś był z partnerami omawiany, czy prezydent Oczywiście, że tak. Prezydent nie zaczął tego tematu w tym miesiącu. Było to przedmiotem dyskusji i tyle mogę powiedzieć na ten temat. Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Opozycja proponuje, żeby się spotkać, porozmawiać. Prezydent nigdy nie wahał się korzystać z tego narzędzia konstytucyjnego, które ma w swojej dyspozycji. Zbierała się ona kilkakrotnie ostatnio w lipcu, całkiem niedawno. Prezydent oczywiście zapoznaje się z tymi wnioskami, ale prezydent podejmie decyzję suwerennie i myślę, że raczej pod wpływem analizy tych ryzyk wszystkich dla polskiego bezpieczeństwa, w tym gospodarczego, energetycznego. Ta decyzja będzie podjęta odpowiedzialnie, ale jeśli będzie pozytywna, wtedy zostanie w odpowiednim terminie ogłoszona. Panie ministrze, ja to w takim razie przywołam ostatni dyktator Europy, jak niektórzy mówią, chociaż myślę, że z tym Europy to się nie zgodzimy. Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ostrzegał Stany Zjednoczone przed reakcją łańcuchową na rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce. Broń nuklearna niech będzie w magazynach tam, gdzie jest, bo jeśli tylko broń nuklearna przeniesie się do Polski, to reakcja łańcuchowa. Z drugiej strony nastąpią kroki odwetowe właśnie za to. I zresztą Łukaszenka bardzo często o prezydencie Andrzeju Dudzie się wypowiada. Tak, generalnie Aleksander Łukaszenka żyje we własnym, małym, prywatnym świecie fobii, fantazji, urojeń i trudno, że z mojej strony rozstrzygać, co się dzieje w jego głowie. Oczywiście on uznaje, że jest pod wielkim ryzykiem ataku ze strony Polski. Samo w sobie jest interesujące i ciekawe. No, w zasadzie co wystąpienie to podkreśla. Dokładnie, natomiast proszę też pamiętać, że ten prosty w gruncie rzeczy człowiek musi teraz politycznie tańczyć na linię i wtedy jego sytuacja jest bardzo trudna. Oczywiście on uważa, że dla niego największym zagrożeniem jest NATO i Polska, ale faktycznie i on sobie musi z tego zdawać sprawę. Władimir Putin jest dla niego równie wielkim zagrożeniem, gdyż
wszystkie sznurki, które kontrolują Białoruś i Łukaszenkę, są w rękach Putina i on może je przeciąć i ta marionetka sobie spadnie gdzieś na śmietnik historii, więc to jest gra na linie i ten prosty właśnie człowiek musi teraz sobie radzić nie tylko z własnymi fobiami i urojeniami, ale też z realnym zagrożeniem ze strony Kremla. Marionetka, ale dyktator, tu się zgadzamy. Oczywiście, tak bywało w historii. Przypominamy... Ostatnio mówił o wymianie rządów w Polsce. Przypominam dzieje PRL-u. Oczywiście, no... Nie czyni to jeszcze z żadnego ugrupowania w Polsce, ugrupowania zdradzieckiego czy agenturalnego, ale oczywiste jest, że i Łukaszence, i Putinowi rząd PiS-u po prostu nie odpowiada z powodów zupełnie oczywistych i widocznych gołym okiem. Wsparcie Ukrainy, zwiększenie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej, no to jest oczywiste, że Putin i Łukaszenko woleliby inny rząd w Polsce, który, jak doświadczenie ich uczy, mniejszą wagę przykładał do... do powód, obrony przed Rosją i do bezpieczeństwa Polski. Puszczali dalej w świat propagandę białoruską? Trzeba było machnąć na tą ręką. No. Ale panie redaktorze, ale w sytuacji, kiedy różni członkowie opozycji, różni publicyści stawiają tezę, że rząd Zjednoczonej Prawicy, również to dotyka czasem nawet wręcz pana prezydenta, współpracują świadomie bądź nieświadomie z Putinem, no, takie zaakcentowanie, co tym dyktatorom naprawdę odpowiada w Polsce, no to jest moim zdaniem niezbędne. Panie ministrze, w takim razie trochę podsumowując naszą rozmowę, bo już zmierzamy do końca, to tak. Bruksela chce wymiany rządu w Polsce, Rosja i Białoruś chce wymiany rządu w Polsce. I myślę, że Polacy widzą, kto usiłuje wpłynąć na ich decyzje i Polacy zdecydują zupełnie... Czyli zgadza się pan z tą tezą? Polacy zdecydują zupełnie suwerennie. Zakładam, że na przekór tym wszystkim, którzy chcieliby skomponować im polski rząd zgodnie z własnym widzimisię, pan prezydent dokładnie o tym mówi i myślę, że pan prezydent, rozumie tego, czego charakter Polaków. Bruksela oczekuje wymiany rządu w Polsce? Myślę, że pan prezydent rozumie bardziej charakter Polaków niż ktokolwiek w Brukseli. Ale Bruksela chce wymiany rządu w Polsce? Tak. Zidentyfikowałby pan te działania? Panie redaktorze, to jest polityka. Określona grupa polityczna kontroluje Komisję Europejską. Nie jest to grupa, do której należałoby Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest zupełnie oczywiste. Ale pewnie pamięta pan, panie ministrze, że wybór Ursuli von der Leyen był przedstawiany przez rząd Mateusza Morawieckiego jako... I pan prezydent też miał nadzieję. Pan prezydent też miał nadzieję, że będzie to pewna zmiana jakościowa. Jak widać, sprawczość polityczna i skuteczność polityczna pani Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, pozostawia wiele do życzenia. I to nam mówił Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie.